to jest tam szarenka i cały czas na mnie patrzy. No właśnie o tym mówię. It's very pretty though. A tam tak w ogóle nagrywaliśmy krótki film. Nie pamiętam, jak mniej więcej ustawiałam ten aparat, kiedy ostatni raz nagrywałam w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. W każdym razie, póki jeszcze schnęły mi włosy, to stwierdziłam, że coś zjem, bo jestem tak strasznie głodna. Zrobię sobie dzisiaj chyba tosty z awokado. Mama kupiła awokado pierwszy raz od niepamiętnych czasów, także... Dojechałam dzisiaj na tym rowerze. Przez ostatnie kilka dni jeździłam raczej wieczorami. Mimo wszystko fajnie było dzisiaj pojechać rano, no bo też trochę inaczej. Ale z drugiej strony dużo więcej aut jeździ. Nie wiem czemu, ale ja mam taką fobię w głowie, że ja umiem jeździć na rowerze, ale mam wrażenie, że za każdym razem jak przejeżdżam ognia, to już nagle mój rower postanowi skręcić w lewo i po prostu wpadnę prosto pod ten samochód. Właśnie oglądałam sobie wczoraj w ogóle jeden z moich starych filmików na YouTube i tam właśnie jadłam awokado z tym sosem i pomidorkami, także właśnie to dzisiaj zrobię. Pierwszy raz tak długo mi się trzymają zrobione paznokcie. Basia mi robiła no z półtorej tygodnia temu, a jakby ja jestem taką osobą, że mi te paznokcie naprawdę się nie trzymają. Dla mnie to jest taki maks, jakby niby mówi się, że paznokcie tam co dwa tygodnie i zmienia coś takiego, ale dla mnie, u mnie, absolutnie, u mnie po tygodniu te paznokcie się rujnują. Staw. Nie, w razie. Wklejmy żul. Ja też. Jak oceniasz mój outfit dzisiaj? 10 10. Fajnie, nie? Już mi się podoba. Pójdę się potem pomalować w ogóle. Sabrina Carpenter wrzuciła swój makijaż na TikToka i mi się spodobał, mimo że w sumie nie mam nic takiego wow. Bardzo podobają mi się ostatnio takie zbliżone montaże makijażowe. Nie zdążyłam się zauważyć, bo zrobiłam w dwóch ostatnich filmach. Teraz się będę malować i w zasadzie to, czy ja się rozmaluję, zależy od tego, co robię. Stwierdziłam, że skoro nagrywam ten film, to się maluję. Ja ogólnie nie daję dużo różu, nigdy, bo po prostu mam z natury taką twarz, że się bardzo szybko czerwieni. Sytuacja jakby nie ma znaczenia. I od ciepła bardzo jest czegokolwiek tak naprawdę, czasami bez powodu. Ale dzisiaj jest taki dzień, że dam. Czasami daję.
zainwestować w nową kartę pamięci, bo ta sabotuje moje filmy. Znowu zaczyna wiać. Ale tak bardzo chcę nagrać to na zewnątrz, bo jest ładnie. W ogóle przebieram spodnie, bo jest trochę chłodno, ale jest ogólnie ładnie. Albo coś wiercą, albo wieje, albo jedzie traktor, ale takie są uroki mieszkania na wsi i niedaleko wielu drzew. Także jakoś będziemy musieli dać sobie radę. W każdym razie zaczęłam ostatnio faktycznie pisać w dzienniku dosyć regularnie. Bardziej rano niż wieczorem, ale staram się. Rano ja sobie wypisuję takie jakby rzeczy. Głównie trzy, ale czasami więcej, jak akurat mam. Za które jestem wdzięczna, jakby zazwyczaj z poprzedniego dnia albo akurat z tego, co się wydarzyło niedawno. Żeby tak sobie przypomnieć na dobry początek dnia i mieć taki lepszy humor albo jakieś takie słowa afirmacji, takie pozytywne. Ogólnie Duolingo robię zazwyczaj wieczorem. W nocy. Ciężko być wieczorem, tylko w nocy. Co jest moim złym nawykiem. Więc stwierdziłam, że zrobię teraz Duolingo. Mam 250 dzień, jakby więc dostałam 3 dni darmowego tego premium. Zobaczyłam wczoraj, że dodali Duolingo chyba z okazji premiery nowego tego serialu z Gry o Tron. Język smoków. I ogólnie to by było już na tyle z tego, co ja robię, tak sobie o poranku, ale korzystając z okazji, że nagrywam morning routine i że kończę ten film i że chciałabym coś jeszcze do niego dodać, to właśnie dodam. To nie zawsze mój ranek tak wygląda. Staram się bardzo, żeby tak wyglądał, ale mimo wszystko, no czasami zaśpię. Są wakacje, więc czasami też wrócę później albo położę się później spać, bo coś oglądałam i nie wstaję cały czas na siłę o tej 7.30. No o 8.30 starałam się już raczej wstawać, ale mimo wszystko nie zawsze idę rano na rower, nie wiem, nie zawsze myję rano włosy, nie zawsze się maluję, to w ogóle nie zawsze rano czytam, nie zawsze robię rano Duolingo, a raczej prawie nigdy, bo tak jak mówiłam, ja zazwyczaj robię bardzo w nocy, późno ja się kładę i robię Duolingo i tak robiłam odkąd zaczęłam i to jest taki mój zwyczaj, który chciałabym zmienić, bo nie zawsze wieczorem mi się chce i robię takie bare minimum, czyli jedną lekcję, a wolałabym na przykład robić więcej trochę. Także chciałam powiedzieć, żeby nie dać się zwieść tej takiej produktywności, która jest pokazywana w internecie, bo tutaj wszystko bardzo łatwo sfejkować. Myślę, że jesteśmy na tym poziomie też w internecie, gdzie faktycznie produktywność zaczyna być trochę taka toksyczna, bo jest na nią taka bardzo presja i ludzie zapominają, że są dni, w które okej, jest cały dzień nic nie robić i oglądać telewizor i sobie po prostu odpocząć i że to nie jest nic złego. Tylko taki daily reminder, że nie każdy mój ranek tak wygląda, że wasz na pewno ranek nie musi tak wyglądać absolutnie i że po prostu najlepiej też dostosować wszystko pod siebie. Ja wiem, że takie filmy mogą być, nie wiem, motywujące. Ja lubiłam bardzo je oglądać, ale też trzeba uważać, żeby nie były w drugą stronę. That's a little bit. Do zobaczenia w następnym filmie i mam nadzieję, że mnie słychać w tym filmie i że nie wieje wiatr, bo jak tak się bardzo znerwuję, bo ja tylko wyszłam tu, bo jest naprawdę słoneczko, jest bardzo przyjemnie i specjalnie rozłożyłam rano tutaj wszystko, siedzenia na tarasie, żeby móc tutaj przyjść, żeby ten film był trochę ciekawszy, nie tylko siedzenie w moim pokoju i w kuchni. Także mam czaj u moich sąsiadów, czyli u mojej rodziny i Lily is so cute. Ona jest jak taki duży niedźwiedź. I love her. To nie są moje psy, oni mają dwa psy, ale są prawie jak moje. Bardzo będę za nimi tęsknić, jak pojadę na studia.